Hej, witam wszystkich. No jednak się trzeba trochę cudnąć. Słuchajcie, siedzę sobie wygodnie na ziemi, bo tak niestety mam kamerę ustawioną. Nic się ze mną znowu nie dzieje, żebyście nie myśleli. 5 czy 6 miesięcy temu wrzuciłem ostatni filmik, chyba jak się rozciągam i jak jestem rozciągnięty. Tym razem przyszła mi myśl, że zrobię coś takiego jak, nie wiem czy pamiętacie to. To jest kółko, które mówiłem, że jak zaczynacie ćwiczyć, to zacznijcie sobie od tego. Kółko oczywiście zacznijcie robić od kolan, nie z nóg, bo nie będziecie mieli na tyle siły. I to na 100% jeszcze sobie krzywdę zrobicie. Nawet przy asekuracji to ciężko by to było, bo nie wiadomo ile macie siły, ale lepiej bym tego nie próbował. Zróbcie sobie to z kolan. Ja wam mogę doradzić, że robiąc to kółko, możecie kupić, ja je mam robione, ja się bardziej czuję wtedy, no nie wiem, jak ze starych czasów, że było wszystko porobione i lepiej się ćwiczyło, miało się chęć do tego. Nie wiem, czy był bardziej zdyscyplinowany kiedyś niż teraz, ale dobra. Do nikogo nie mam żalu. Teraz jest tak, jak zaczniecie to robić, a dopiero zaczniecie ćwiczyć, to tak jak mówiłem, zacznijcie od tego. Wzmocnijcie mięśnie grzbietu, czyli prostowniki i przede wszystkim całe plecy. Co jest bardzo potrzebne. Oczywiście przy tym stracicie też trochę tego. Ja mam z tym kiepsko, bo już ostatnio przytyłem do... Dzisiaj rano się ważyłem, miałem 111 800. Także na czczo, no nieźle. Zobaczymy ile tego będzie na wieczór. No myślę, że z 2,5 kg, 3 dojdzie. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to. I... Tak jak mówię, zacząć od kolan. Moim sposobem na to ćwiczenie nie jest z samych kolan, tylko ja sobie stopy przyciskam do ściany, albo jak jest jakiś próg z drzwi, także żeby oprzeć po prostu stopy o coś z tyłu, żeby nie były w powietrzu, żeby nie stać na samych kolanach. I ja wam powiem dlaczego. Robiłem tak bez tego, co teraz wam mówię, że miałem wyprostowane nogi, albo czasami je unosiłem do góry, ale robiąc w ten sposób, dodało mi to więcej siły, żeby się rozjechać, tam jeszcze nie, ale żeby to przyciągnąć z powrotem. Wiadomo, że z kolan jak robicie, to robicie później pod koniec taki koci garb i napinacie brzuch. To powinno być przy każdym ćwiczeniu, żeby napinać mięsień. Ale jak dacie te nogi z tyłu, wam o wiele łatwiej będzie zrobić to ćwiczenie, a tym bardziej, co jest ważne, co odkryłem, to to, że poszły mi po tym, raczej zakwasy są tego, o dziwo, z tego podpierania się stóp, są zakwasy łydek i uda tylniego, czyli uda. I wiem, że dwie partie mięśni do tego dowodzą. Później już nie będziecie tego używać, jak już będziecie robić z nóg, no ale wiadomo. Z nóg zacząłem robić może jak już dochodziłem do... Ale wtedy miałem 104 700 i robiłem to po 6 razy. Ale doszedłem do tego, jak już robiłem 4 razy po 15 razy, 4 serie po 15 powtórzeń z kolan, właśnie z podparciem. Później już robiłem to idealnie. Zacząłem później robić jeszcze dodatkowe takie, w razie czego, jakbym zaczął to robić z kolan, co by było, jakbym może się zaasekurował jakoś, czy już jestem do tego gotów, czy nie. To pokażę wam teraz mniej więcej co robiłem, a przy okazji wezmę od razu to kółko. Teraz mnie chyba przez chwilę nie będziecie widzieć, ale co robiłem przed tym, żeby... Czyli tak,
jesteśmy w tej pozycji, zgrabny brzusio, ale to na to nie patrzcie, ważna jest siła. I robiłem coś takiego. I wytrzymywałem jak najdłużej. Jeszcze bardziej byłem pociągnięty do przodu, znowu wracałem, później od tej ręki wracałem, od prawej, później od lewej, z powrotem, tak żeby prostowniki, lędźwia się do tego zaczęły przyzwyczajać, bo później jednak to samo kółko nie wystarcza. Później jest po 15 razy tylko machacie i faktycznie nic z tego nie ma. Wiadomo, brzuch też przy tym działa, ale tak jak wam mówię i tak opowiedziałem, spróbujcie, tak, może wam się to przyda, mnie się przydało, także pokażę wam jak to jest z nóg przy prawie 112 kg. Myślę, że nie widać. To co, jedziemy do rena. Tak, widzicie, trzy razy machnięte, trochę brakuje tlenu i tak, widzę, że ten jeden raz bym jeszcze podciągnął, ale waga mnie dobiła, plecy czuję oczywiście. Wiadomo, przed tym zróbcie jakąś rozgrzewkę, ja akurat nie zrobiłem, o dziwo. Ale tak. Jak zaczynacie ćwiczyć, zacznijcie od tego, wzmocnijcie wszystkie partie mięśni, które to kółko wam umożliwia, żeby je rozwinąć. Możecie o tym poczytać. Zresztą jak zrobicie pierwsze ćwiczenie, to będziecie sami widzieć, jakie macie zakwasy, gdzie. No i spróbujcie to z tymi stopami, co wam mówiłem, bo jednak to pomaga. I jakby nie było, łydki i tył nóg też działają, także wydaje mi się, że jest to dobra rzecz, a jeszcze wam pomoże w tym, żeby się podnieść z tych kolan, bo to jednak i broń Boże, nie próbujcie się podnosić, żeby wypinać te 4 litery do tyłu, bo to tak oszukiwać to nie, to już nie rozciągajcie się do końca, ale rozciągnijcie się do tego momentu, w którym będziecie mogli się sami cofnąć i sami wrócić, niż żeby później okłamywać tak ten mięsień. To lepiej jest zrobić to nie do końca, jak zaczynacie, ale zrobić to dokładnie. Myślę, że tak już chyba polecę. Mam jeszcze na boku, od razu powiem przy tym filmiku, już mam upatrzony park z freestylem dla dzieci, dla młodzieży, tak można powiedzieć, i z siłownią dla młodzieży i dla ludzi w średnim wieku, takich jak ja, bo jakby nie było, już mi pykło 45. I przypuszczam, że tam będę robił filmiki, jak możecie korzystać z tego sprzętu. Już nie mówię do tych seniorów, tylko do tych, co właśnie mogą się jeszcze podciągnąć. I mogę wam mniej więcej pokazać, jak z tych przyrządów tam korzystać, bo to i tak nie wszystko jest wypisane, co można na tym robić, bo można wiele rzeczy robić innych na tym, co tam jest pokazane. I pokażę też, jak sobie pomagać. Najlepiej jest do tego mieć drugą osobę. Co z tego będzie, jak to będzie wyglądało, zobaczymy. O, chyba na ten park do tych seniorów nie pójdę, bo to wiadomo, że to jest tylko na to, żeby ścięgna, żeby się zacząć ruszać, to już naprawdę, to byście musieli być tak schorowani, żeby najpierw korzystać z tego. Ale tak jak mówię, zrobię ten park i co będzie dalej,
to się okaże. Drążek wam pokazałem. Jest tak jak jest. Doreno dalej, siła. Tak jak mówiłem, lecę do przodu, co będzie dalej z tym. Plecy wzmocnione, więc mogę jechać dalej. Póki mi siła daje to, co mi daje i mogę robić to, co najbardziej kocham, to będę to robił do końca. Więc będę już się zastanawiał nad tym parkiem. Może go zrobię jeszcze w tym roku, jak nie, to będę tutaj coś kombinował, albo po prostu przepraszam, albo będę robił to na innej siłowni, żeby robić coś, co wam się przyda. Dobra, ja będę kończył, więc zakończę tak jak shorty, więc never give up. Szacunek i pozdrawiam.